się pojechał do Wasilkowa z Rafałem. Ja się nie wybieram. O, właśnie chcę powiedzieć. Chcę pozdrowić Dorotkę z Warszawy. W tygodniu będzie zdawała na prawo jazdy. A teraz ma jeszcze wirusa. Powodzenia Ci życzę, żebyś zdała. No to przyjrzeli. Właśnie. To jest to. A Gosia się nie odzywa. A już chyba. No stop ty, wszystkie kobiety, co są szalone. O, właśnie z Gdańska. O. Też pisała. To swoim chłopakiem była. Żeby ją pozdrowić. To serdecznie Cię pozdrawiam, co odwiedziłaś ze swoim chłopakiem. A prosiłaś, żebym Cię po prostu pozdrowił. To Cię pozdrawiam serdecznie. To jeszcze. Pozdrawiam. To widzicie, jak to jest naprawdę. To widzicie sam, jak nagrywam. Spokój, cisza. Tak powinno być. A nie po prostu unosić głos Krzysztof. A to, że wczoraj robiłem lajta, to mam prawo. Ja prowadzę działalność. Jestem z tego zadowolony. Przyjdzie czas, że wreszcie naprawdę jakaś kobieta zainteresuje się być ze mną. A Dorota z Warszawy pisze, ma tego wirusa i w domu jest. Nie widzicie, jak to jest. Ani nie zeszczepiła się. Powiedziała, że zadzwoni do mnie później. To ja lubię rozmawiać. A co mam robić? Rozmawiać z kobietami. Na razie nie mam. A sama powiedziała, że ona jest bardzo zainteresowana i pokazała nawet dla swojej mamy moje zdjęcie. No, dziękuję. Ale mama też jest ogólnie jest za tym, żeby mógł powiązać się ze swoją córką. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Chociaż cisza, spokój. Dobrze, że zjadłem. Na razie głodny nie jestem, jeszcze mam. Widzicie. A Krzysztof wczoraj przywiózł. Chociaż, a boczek wziął gotowany, a jeszcze obiady ma. Widzicie, jak to ona oszczędza. Trzeba szanować pieniądze, żeby mieć te pieniądze. A to, co będzie dalej? O,
Bardzo jestem zadowolony. Wczoraj był 13 i pychowy. 13 pychowa. Bo robiłem lajta, zarobiłem. I z tego jestem powodu zadowolony. Bo sami widzicie, że trzeba raz na jakiś czas zrobić tego lajta. Jakby dorobił następnym razem, to po prostu nagram wam film i powiem. No, w czwartek będziemy miały próbę jazdy. Dorota, moja kochana. No, kupiłam Mercedesa. No to będziesz mogła sobie jeździć. To wreszcie przyjedziesz, jakbyś miała samochód. Jakby zdrowiejesz, będziesz mogła przyjechać w odwiedziny do mnie. Cię serdecznie pozdrawiam. O, i też jeszcze nagram Natalkę i Izę i mamę. No, w domu sami są. Ale nie chcę do mnie dzwonić. Nikt nie dzwoni do mnie, to dobrze. Chociaż odpoczywam od tego wszystkiego. Sami widzicie, jak to jest. Jak Gośka się nie odzywa, to ja też nie będę się odzywał. No i trudno. Wreszcie naprawdę każdy tylko czeka. Właśnie kiedy każdy czeka, żeby się połączyć się z kobietą, żeby zostawić tego Krzysztofa tutaj w domu. Niech sobie on radzi swoim życiem. Życie ma, a nie będzie non stop wymyślał jakieś nie wiadomo co. No i co jeszcze? Jeszcze o pół obiadu zostało. No i Cię pozdrawiam, Dorotko. Niech Ci się uda. Z tymi prawo jazdy będziesz miała. Będziesz szczęśliwa. Musisz się zaszczepić, bo jestem zaszczepiony. A się pytałeś, czy to bolało? To nic nie boli, to moment, pach, zastrzyk. Po co wy podchodzicie? Jakby nie mieli domu, żeby nie mieli zajęcia, to by to wszystko, ja nie wiem. Dobra, na razie. Pozdrawiam Cię, Dorotko.